Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj obiecana recenzja filmu, najnowszego filmu Agnieszki Holland, Zielona Granica. Napisałem sobie z tej okazji cały tekst, można powiedzieć, że felieton, który miałem tutaj przeczytać, ale jednak stwierdziłem, że lepszy będzie freestyle. Chciałem się z Wami podzielić takimi moimi też prywatnymi przemyśleniami na temat tego filmu. Po pierwsze, zanim zacznę omawiać sam film, Zielona Granica, to chciałem zaznaczyć, w jak bardzo mocno po**** kraju żyjemy, w którym to prezydent tegoż kraju potrafi powiedzieć do swoich obywateli tylko świnie siedzą w kinie. Tylko, siedzą... tylko świnie siedzą w kinie to był tytuł artykułu w gazecie, która nazywała się bodajże biuletyn informacyjny, i wydawana była przez... ten periodyk był wydawany przez Armię Krajową. Odnosił się do osób, które przychodzą do kin okupowanej Polski, dlatego, że tam puszczane były produkcje po prostu takie propagandowe, jakie teraz zresztą, coś jest przewrotne, dość możemy oglądać w telewizji narodowej. I jakie to jest popieprzone, że prezydent potrafi powiedzieć tak do swoich obywateli. Tym bardziej, że jakby znakomita, znakomita większość tych obywateli idzie na ten film, żeby nie wiem, no wyrobić sobie zdanie, jakby własne zdanie. Nie opierając się na kogoś słowach, na kogoś cytatach, wypowiedziach itd., tylko po prostu pójść, wyrobić sobie własne zdanie, zobaczyć o czym w ogóle jest ten film, co nam Agnieszka Holland przygotowała, a według mnie. Przygotowała straszne gówno. Realizacyjnie film jest, nie powiem, że genialny, ale jest świetny. Można powiedzieć, że w, w, no 8 na 10. 8 na 10 ze względu na świetne zdjęcia, no oczywiście grę aktorską, to wszystko gdzieś, te bliskie kadry. Powodują, że czujemy się, jakbyśmy byli z tymi bohaterami, tak ramię w ramię przez to wszystko przechodzili. To wszystko jest super. Dlaczego 8 na 10? Dlatego, że niepotrzebny jest ten czarno-biały kolor. Bo wiecie, że Zielona Granica jest filmem czarno-białym. Zapewne reżyserce chodziło o to, żeby um, jakoś bardziej udokumentalizować ten film. Bo wiadomo, jak coś jest czarno-białe, to jest takie bardziej takie wiecie, e, tworzy taką aurę takiej reali e, prawdziwości, e, takiego wręcz dokumentalnego sznytu to nabiera. Albo też chciała się porównać do, nie wiem, listy Schindlera. Nie wiem czemu to miałoby służyć. Uważam, że kolor wprowadziłby tam dużo więcej emocji i, i jakby więcej można by było dzięki niemu pokazać e, tej całej zgnilizny, tego, tego syfu, przez który mm, uchodźcy, imigranci e, musieli tam przechodzić. E, 8 na 10 ze względu na ten niepotrzebny, moim zdaniem, czarno-biały kolor i ze względu na długość. Film trwa 153 minuty e, i uważam, że spokojnie mógłby być krótszy o co najmniej 40 minut. Już tak w połowie filmu czuję się już takie lekkie znużenie całą sytuacją. Być może tylko ja tak miałem. I jeszcze jedno, zanim przejdziemy do, do merytorycznej, Części, bardzo dużo zrobiłem sobie taki research oczywiście wcześniej jeszcze po obejrzeniu filmu, zanim nagrywam ten materiał. I dużo znalazłem takich opinii, że kina są przecież puste, że kto to w ogóle będzie oglądał i tak dalej. Otóż nie, byliśmy w kinie dzień po premierze i dwa kina w bielsku były praktycznie pełne. Ciężko było znaleźć miejsce, ale udało się. Mogliśmy go obejrzeć. Teraz sytuacja, nie wiem czy wygląda tak samo, minęło już kilka dni od premiery, ale mm, przypuszczam, że dalej dużo osób chce zobaczyć ten film ze względu na kontrowersję, jaka wokół niego narosła. No ale przejdźmy teraz do tego creme de la creme całej tej recenzji, czyli tej warstwy merytorycznej. Pani Agnieszka Holland w wywiadach na premierze tego filmu mówiła, że właśnie ona chciała. Że ten film nie jest atakiem na, na straż graniczną, nie opluwa munduru i tak że ona chciała pokazać jakby dwie strony, że to, to, nie, są tylko, to nie jest tylko taka tempa siła wykonująca rozkazy, ale to są też ludzie z rozterkami i tak No nie wiem, gdzie pani Agnieszka Holland chciała to pokazać, bo takich postaci mamy dwie. Jedna jest taka bardziej, że tak powiem, głównym bohaterem, druga jest typowo postacią epizodyczną. A w znakomitej większości strażnicy graniczni oraz policja pokazani są jako zwyrole. Zwyczajni zwyrole. Nawet tutaj Wam zaspoileruję, więc nie będzie to jakiś turbo-spoiler, ale chciałem Wam o tym powiedzieć, ponieważ to jest dość istotne w całej tej historii. Jest tam taka scena nawet kiedy strażnik graniczny bierze termos któregoś z uchodźców do ręki. Rozbija go o drzewo i przerzuca przez te zasieki. Ci uchodźcy tam szybko podbiegają, biorą ten termos, bo są bardzo spragnieni, chcą się napić, no i oczywiście piją. Domyślam się, jakiś płyn z tym rozbitym szkłem z wewnątrz. Film był kręcony, zresztą pokazuje. Lata. tak kiedyś się to działa. Przecież to było kilkanaście miesięcy temu. To nie minęły 20-30 lat od czasu i miejsca tej akcji. A takie termosy z, z, ze szklanymi wkładami to są... To jest PRL-owski sprzęt. Ja nie wiem, co pani Holland chciała przez to pokazać. Ogólnie spora część pokazywanych funkcjonariuszy, tak jak mówię, policji i straży granicznej, pokazywani są jako zwyrole. Po prostu jako zwyrole, jako tacy... Niemyślący, wykonujący tempo, rozkazy, funkcjonariusze. A później pani Holland się dziwi, że taki, a nie inny odbiór tego filmu jest. To jest moje zdanie oczywiście. Według mnie tak to wygląda i uważam, że sporo ludzi właśnie taki odbiór tego filmu będzie miał. Po drugie. Przez cały film ma się wrażenie, że pani reżyser próbuje na siłę wcisnąć nam swoje polityczne przekonania. Nie powinno tak chyba być. Tak mi się wydaje, że gdyby ten film był faktycznie obiektywny, gdyby pokazywał to, co naprawdę ma znaczenie w całej tej historii, to nie byłoby na niego takiego hejtu. Bo przecież to nie wina Straży Granicznej, że pilnują granic. To właśnie pokazuje, jak ważna jest Straż Graniczna. I jakby cała wina spoczywa na właśnie reżimie Łukaszenki i na pisowskim rządzie. To jest, cały problem tej sytuacji polega na, nie polega na tym, że to Straż Graniczna zatrzymywała tych ludzi. Oni zatrzymywali tych ludzi, ponieważ to jest ich robota. Natomiast rząd, pisowski rząd, nie zrobił tej roboty, jaką zrobić miał. Czyli Stworzyć jakiś obóz dla tych uchodźców, gdzie będą mieli e, ciepłe jedzenie, pomoc medyczną itd., dalej, I z tego obozu, który mógłby być nawet obwarowany całą jednostką wojskową, mm, wysyłać tych ludzi tam, dokąd chcą jechać. Oczywistym jest, że cała ta sytuacja na polsko-białoruskiej granicy była właśnie wywołana przez reżim Łukaszenki, który chciał w jakiś sposób zdestabilizować sytuację. Na polskiej granicy jakoś nas osłabić. Dlatego też Straż Graniczna wykonała świetną robotę. Zresztą z relacji funkcjonariuszy tej Straży Granicznej to wcale nie wyglądało tak kolorowo, jak przedstawiały niektóre media. No, tam było bardzo dużo prowokacji służb białoruskich, było bardzo dużo prowokacji samych uchodźców. Wiem, dlaczego na pierwszym planie mamy syryjską rodzinę. Uchodźcy z Syrii, którym obiecano dostać się bardzo szybko przez granicę polsko-białoruską. Najpierw do Polski, później do, do Szwecji. Tam jest dziadek, żona i ojciec oraz trójka dzieci, jedno takie malutkie. I, i jakby, no, to jest taki typowy zabieg, nie, że ojazujacy oni są biedni, że przecież tam cierpią dzieci i tak dalej. Ale w znakomitej większości, kiedy przeglądałem zdjęcia z tej tak zwanej zielonej granicy, tam było mnóstwo młodych mężczyzn. No ale okej, okay, rozumiem, to jest film fabularny. Um, Agnieszka Holland chciała jakoś nas chwycić bardziej jeszcze za gardła, za serducha. Wiadomym jest, że ci ludzie byli zamknięci między jedną a drugą granicą, przepychani tam i z powrotem. Natomiast tak jak mówię, nie jest to wina Straży Granicznej. Jest to wina pisowskiego rządu. Po co w ogóle powstał ten film, a już tym bardziej dlaczego. Przed wyborami, żebyście to dobrze zrozumieli. Zielona Granica to nie jest wybitne dzieło. To nie jest film, który mógłby coś zmienić 15 października przy urnach wyborczych. Tym bardziej, że jest tak poprowadzony, jest w nim taka narracja i jest tak skonstruowany, że w jaki on sposób miałby w ogóle pomóc opozycji do partii rządzącej. Więcej ten film zrobił w Polsce tak podzielonej złego niż dobrego. A tym bardziej za granicą. Ponieważ Agnieszka Holland cały czas twierdzi, że ona właśnie chciała pokazać, jak, jak ta Straż Graniczna, jak ci funkcjonariusze, uchodźcy też oczywiście, ale jak Straż Graniczna miała, miała ciężko, jak. jaką jak, jak toczyli wewnętrzną walkę ze sobą. No ale w tym filmie tego nie widać. W tym filmie jest może. Jeden taki strażnik, który, który przeżywa taką walkę, ale jego postać jest poprowadzona mm, powiedziałbym, że lakonicznie. Jest go po prostu mało, jest, jest mało tej wewnętrznej walki i, i w ogóle tego na koniec seansu nie czujesz. Nie no, wiadomo, że, wiadomo, że po każdej stronie są dobre osoby i złe osoby, ale w tym wypadku yy, tutaj mamy wyciągnięte. Kilka przypadków jakichś takich diametralnych, i wcale nie mam wrażenia, że one są prawdziwe. Merytoryczna część po prostu według mnie leży i, i tworzy fałszywy obraz polskich służb mundurowych. Podsumowując, ten film był w ogóle niepotrzebny. Agnieszka Holland tym filmem. Jeszcze bardziej podzieliła społeczeństwo. Ten film nikomu nie pomoże, i jeżeli coś zmieni, to chyba tylko na gorsze. I w ostatecznym rozrachunku dałbym mu takie 4 na 10. Może ze względu na tą świetną realizację, miejscami 4,5 na 10. Tak uważam. Nie uważam, żeby ludzie, którzy oglądali film Zielona Granica, byli jakimiś Antypolakami, nie uważam, żeby ludzie grający w tym filmie byli antypolakami. Uważam po prostu, że jest to słaby film. Jeszcze raz podkreślam, takie słowa prezydenta w stronę Polaków to jest po prostu skandal, i ten człowiek powinien być jak najszybciej z tego miejsca, z tego stanowiska usunięty. Oczywiście, nie tylko za to zdanie który wypowiedział porównując ludzi oglądających zieloną granicę do kolaborujących z Niemcami. Ale oczywiście przez mnóstwo innych wcześniejszych decyzji o nich nie będę teraz mówił, bo zabrakłoby nam tutaj dnia. Dlatego cóż, jeżeli chcecie faktycznie przekonać się, czy, czy jest tak, jak mówię, to idźcie i zobaczcie ten film. No ale stracicie czas według mnie stracicie czas, to nie jest film w ogóle do którego chciałbym kiedykolwiek wrócić. No i jest za długi. Trzymajcie się.